Gmina Mirsk zaprasza na 18 urodziny Izerskiej Galii. Już 23 i 24 lipca na Stadionie Miejskim będzie można spróbować tradycyjnych potraw, podziwiać kunszt rękodzieła artystycznego, posłuchać ludowych pieśni oraz wziąć udział w warsztatach tradycyjnego garncarstwa, filcowania, malowania na szkle i ceramice. Na scenie pojawią się wyjątkowi goście: hip-hopowy Zeus, dance'owa Cleo z DJ-em oraz folkowe bratanki. Takiego wydarzenia po prostu nie można przegapić. Gazeta i portal Jelonka.com. Masz problem? Szukasz pracy? Chcesz sprzedać samochód? A może wiesz coś ciekawego i chcesz się z nami tą wiedzą podzielić? Zadzwoń do nas lub przyjdź osobiście. Redakcja mieści się przy ulicy Skłodowskiej Curie 13/2, pierwsze piętro. Marketing, telefon 75 75 444 00. Dziennikarze 75 75 242 16. Codziennie nowe informacje i tysiące ogłoszeń. Marzysz o wakacjach nad polskim morzem? O gorącym piasku i szumie fal? Pakuj walizki i w drogę! Krycha Bus bezpiecznie i komfortowo zawiezie Ciebie, Twoją rodzinę i przyjaciół nad morze. Krycha Bus oferuje wakacyjne przewozy pasażerskie z Bolesławca i Jeleniej Góry nad polskie morze. Szczegóły pod numerem telefonu 75 641 22 25 i na stronie www.krycha.pl. Informujemy, iż biuro senatora Krzysztofa Mroza mieści się w Jeleniej Górze przy ulicy Długiej 4/5. Biuro dla interesantów czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 16. Tu mogą Państwo uzyskać niezbędną pomoc w trudnych sprawach oraz spotkać się z senatorem. Serdecznie zapraszam do mojego biura senatorskiego. Krzysztof Mróz. Miejski Zakład Komunikacyjny w Jeleniej Górze od 1 lipca do 31 sierpnia zaprasza do skorzystania z oferty imiennego ulgowego biletu wakacyjnego. Przeznaczony jest dla uczniów, którzy nie skończyli 22 lat i posiadają aktualną legitymację szkolną. Do skorzystania z oferty niezbędny jest wyrobiony wcześniej bilet elektroniczny. Cena imiennego ulgowego biletu wakacyjnego to jedyne 75 zł za 2 miesiące. Szczegółowe informacje na www.mzk.jgora.pl. Nowy zastępca prezydenta Jeleniej Góry. Ja bym nie chciał w tej chwili tego tak przeliczać. Instytucjonalnie mamy większość. Inwestycja spółki ECO. Jesteśmy zmuszeni do przełożenia sieci ze stakady. Kolejna premiera w teatrze. Spektakl troszkę o nas, ale w krzywym zwierciadle. Paweł Głuszała, zapraszam na serwis informacyjny telewizji Dami. Sprawdziły się nasze wcześniejsze spekulacje. Dzisiaj prezydent Marcin Zawiła powołał na swojego zastępcę szefa struktur jeleniogórskich SLD, Piotra Paczuskiego. Piotr Paczuski to dotychczasowy radny, który kilka tygodni temu po raz drugi wygrał wybory na szefa lokalnych struktur SLD. Na stanowisku zastępcy zastąpił Mirosławę Dziką, która przez ponad 4 lata piastowała tę funkcję. Była już pani prezydent powróciła do kierowania Wydziałem Inwestycji i Zamówień Publicznych. Przy skandalicznie niskim niedofinansowaniu oświaty, co jest zadaniem państwa, przypominam, nie miasta, no to będziemy mieli trochę problemów do przejścia, ale myślę, że no,
moment, w którym zawieramy koalicję, to jest moment, w którym no, Jelenia Góra na pewno się nie cofa, idzie do przodu, ale też łatwo byłoby tą tendencję wytracić, gdyby nagle podjęło się ileś takich niekoniecznie rozsądnych ruchów na przyszłość. Piotr Paczuski, który zarządzeniem prezydenta dzisiaj objął tekę zastępcy prezydenta, będzie odpowiadał za sprawy społeczne, w tym za ośrodek interwencji kryzysowej, domy pomocy społecznej oraz za oświatę, sport, mieszkaniówkę. Będzie także nadzorował pracę rzecznika praw konsumentów. Sprawy gminy Jelenia Góra nie są łatwe, natomiast myślę, że wspólnie uda nam się pójść do przodu, rozwikłać wiele problemów, ale oczywiście chciałbym powiedzieć to z pełną odpowiedzialnością, że nie będzie to kraina mlekiem i miodem płynąca. Musimy o tym pamiętać. Nic się nie dzieje nagle, przy czym chcę powiedzieć, że to, o czym powiedziałem przed chwilką, wcale nie oznacza, że moja dotychczasowa koleżanka, pani prezydent, działała źle. Absolutnie nie. Piotr Paczuski przed powołaniem na funkcję zastępcy prezydenta zrzekł się mandatu radnego. Jego miejsce w ławach rajców już po wakacjach zajmie Józef Sarzyński. Jeleniogórska spółka ECO realizuje kolejną dużą inwestycję w naszym mieście. Prace budowlane, które są wykonywane zarówno w centrum miasta, jak i przy ulicy Karola Miarki, wiązać się będą z pewnymi utrudnieniami dla mieszkańców. Te duże zadanie polega przede wszystkim na przełożeniu sieci ciepłowniczej ze stakady pod ziemię. Jest to bardzo ważna inwestycja z prostego powodu. Wiadukt należący do jednej ze spółek Jelchemu jest w złym stanie technicznym. Firma, która wykonuje te prace, jest to z naszej grupy kapitałowej i wykazuje się tutaj no, bardzo dużym zaangażowaniem. Pracują na wydłużonym czasie pracy, jak również w godzinach nocnych, zwłaszcza tutaj przy przekroczeniu ulicy Karola Miarki. Prace prowadzone są równolegle w dwóch miejscach. Przy Karola Miarki nieopodal ciepłowni oraz przy ulicy Szkolnej. W obydwu przypadkach mieszkańcy muszą liczyć się z utrudnieniami w postaci przerw w dostawie ciepłej wody. W chwili obecnej na Śródmieściu wykonujemy remonty komór ciepłowniczych i ta przerwa zostanie dzisiaj zakończona. Udało nam się o jeden dzień skrócić postój planowany. Tak samo tutaj związane przerwy z przełączeniem tej sieci ciepłowniczej będą w sumie krótkotrwałe, bo kilkugodzinne, ale one będą na przełomie od 11, planujemy je od 11 lipca do w tym tygodniu do 15 lipca. W sumie prace, które dobiegną końca w miesiącu lipcu, wycenione zostały na 650 tysięcy złotych. Chwila nieuwagi po raz kolejny doprowadziła do zdarzenia drogowego. Tym razem sytuacja, o której zaraz powiemy, wydarzyła się przy ulicy Karola Miarki w Jeleniej Górze. W zdarzeniu drogowym, które miało miejsce dzisiaj przed godziną 11 na Karola Miarki, udział brał samochód osobowy oraz policyjny radiowóz. Winą za kolizję obarczony zostanie prawdopodobnie kierowca Skody Felicia, który nie zachował ostrożności przy włączaniu się do ruchu. Na chwilę obecną trwają prace tutaj zespołu pogotowia ratunkowego. Najprawdopodobniej dwie osoby zostaną odwiezione do szpitala, ale co do obrażeń dopiero będzie można się wypowiedzieć po przebadaniach przez lekarza. Na chwilę obecną będzie prowadzone czynności wyjaśniające i po pełnych czynnościach wyjaśniających będzie można określić pełne zawinienie tu, ale najprawdopodobniej tu kierujący włączając się do ruchu nie zastosował przepisów, w wyniku czego doszło do zderzenia. O tym, czy zdarzenie drogowe zaliczone zostanie jako wypadek lub kolizja, zależeć będzie od oględzin poszkodowanych w szpitalu. Wszyscy kierowcy byli trzeźwi. Mąż i żona to najnowsza premiera teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. Widzowie będą mogli ją zobaczyć już 1 lipca. Zapowiedzią kolejnej premiery teatru imienia Cypriana Kamila Norwida była wczorajsza konferencja prasowa. Na scenie studyjnej przedstawiciele lokalnych mediów mieli okazję zobaczyć kilka scen najnowszej sztuki, która opiera się na jednej z najbardziej frywolnych komedii Aleksandra Fredry, pełnej dwuznaczności i miłosnych intryg. Zapowiada się spektakl lekki, zabawny, w sam raz na wakacyjny wieczór. Z
spektakl troszkę o nas, ale w krzywym zwierciadle. Każdy może troszkę siebie znaleźć, jakieś tam swoje cechy w tym spektaklu, właśnie do pośmiania się, też do jakiejś tam refleksji, ale jak najbardziej wakacyjne. Na pewno jest to odczytanie Fredry trochę uwspółcześnione. Reżyserii tej sztuki podjął się znany wrocławski aktor i reżyser Wiesław Cichy. Jest Aleksander Fredro i jego dramat tak, jak on został napisany. Oczywiście parę rzeczy musieliśmy wykreślić, no bo najzwyczajniej w świecie zamiast mówić słowami, to pokazaliśmy to w ruchu. Pewnych rzeczy też nie trzeba mówić w teatrze, tak jak to mówił Aleksander Fredro. To nie jedyny powód, dla którego sztuka teatralna nie będzie tylko wierną kopią utworu polskiego komediopisarza. Wiersz, który jest podstawą tekstu Aleksandra Fredry, jakby nasuwa od razu mi muzykę. W związku z tym pomyślałem sobie, że może część powinna zostać zaśpiewana. Premiera Mąż i Żona odbędzie się 1 lipca o godzinie 19. Później przed przerwą wakacyjną zagrany zostanie jeszcze dwa razy, 2 i 3 dnia lipca. Szukając ciekawych wydarzeń, warto zwrócić uwagę na ofertę Szklarskiej Poręby. Jak się Państwo zaraz przekonają, jest w czym wybierać. Wakacje w Szklarskiej Porębie będzie można spędzić bardzo aktywnie. Wszystko za sprawą imprez sportowych i rekreacyjnych. Od 2 do 10 lipca Szklarska Poręba zamieni się w rowerową stolicę Polski. Dzięki kolejnej edycji Bike Weeku. Jednak warto zaznaczyć, że nie jest to tylko propozycja skierowana do kolarzy. Zapraszam do udziału i podziwiania parady rowerów niezwykłych ulicami miasta. Do wzięcia udziału, może ktoś z Państwa taki rower posiada, zachęcamy. Bardzo rozbudowana strefa malucha dla najmłodszych, mnóstwo atrakcji, konkursów, wyścigów, więc proszę zabierać pociechy na wakacyjne szusowanie, rowerowanie i zabawę do Szklarskiej Poręby. Będą koncerty, zagrają Luke i Buka oraz Wawa Muffin, skoki do wody, które zawsze przyciągają mnóstwo widzów. 2 i 3 lipca odbędą się zawody biegowe w ramach Maratonu Karkonoskiego. To pierwszy z cyklu półmaratonów w Szklarskiej Porębie. Maraton Karkonoski tradycyjnie pobiegnie grzbietem Karkonoszy, ale też w swojej ofercie posiada półmaraton i tenże półmaraton będzie pierwszym z cyklów półmaratonów szklarskich. Warto wziąć udział w 3 edycjach. Będzie półmaraton przy edycji Maratonu Karkonoskiego, Wielka Pętla Izerska, no i na koniec letni bieg Piastów. Można zebrać punktację i stać się zdobywcą półmaratonów szklarskich. Warto skorzystać z bogatej oferty wycieczek. Co poniedziałek w Szklarskiej Porębie można wziąć udział w bezpłatnej wyprawie z przewodnikiem Szlakiem Ducha Gór. Każda z nich zakończona będzie ogniskiem i poczęstunkiem. Będziemy też zapraszać na Wędrujące Ogniska. To cykl spotkań tematycznych związanych z historią Szklarskiej Poręby. Będzie i o szklarstwie, i o ziołach, i o walończykach. Też bezpłatne tematyczne wycieczki. Wszystkie informacje na temat tego, co dzieje się i tego, co będzie się działo w Szklarskiej Porębie, na bieżąco zamieszczane są na stronie internetowej www.szklarskaporeba.pl. To wszystko w tym wydaniu. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na prognozę pogody oraz konkurs telewizji Dami. Czas wprowadzić lato do naszych domów.
Jak łatwo i tanio odmienić wnętrze, w którym mieszkasz? Wybierz bajeczne kolory firan, zasłon i pościeli, które dodadzą Tobie energii. Zmień ręczniki w łazience na nasycone barwy. Limonka, błękit, amarantus. Postaw na kwiatowe dekoracje w salonie i paski w sypialni. Poczuj się w swoim domu, jak na wakacjach. Salon Grena przy ulicy Jasnej zaprasza na letnią odsłonę. Dużo nowości, profesjonalne porady i bogata oferta. Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego SA zaprasza do współpracy lokalne firmy handlowo-usługowe. Do dyspozycji wolne przestrzenie handlowe w Galerii Karkonoskiej w samym centrum Jeleniej Góry. Preferencyjne stawki dla jeleniogórskich przedsiębiorców. Darmowy dostęp do internetu. Do dyspozycji także wolne powierzchnie biurowe z możliwością korzystania z multimedialnej sali konferencyjnej. Preferencyjne warunki najmu. Gratis pakiet dodatkowych usług. Autoserwis Bieniarz Jelenia Góra oferuje pełen serwis w zakresie rozrządów, układów hamulcowych, ogubienia, klimatyzacji oraz innych napraw, w tym diagnostykę komputerową pojazdów osobowych i dostawczych. Ponadto Autoserwis Bieniarz proponuje mycie, woskowanie, odkurzanie, pranie tapicerki wszystkich pojazdów. W oczekiwaniu na wykonaną usługę będą mogli Państwo napić się kawy i skorzystać z Wi-Fi. Autoserwis Bieniarz przynależy do ogólnopolskiej sieci Perfect Service. W jednym miejscu zadbają Państwo o swój samochód oraz ubezpieczą auto, dom i rodzinę. Pachnące i aromatyczne przyprawy do każdej potrawy. Sklep Przyprawy Świata przy ulicy Bielskiej 6C w Bolesławcu zaprasza. W naszej ofercie znajdziecie Państwo intensywne w smaku i zapachu przyprawy i zioła, bogate w błonnik nasiona, kasze i ziarna, oleje jadalne oraz specjalne kompozycje przypraw, które nadadzą wyjątkowego smaku każdemu daniu. Dla wszystkich amatorów wyrobów masarskich w ciągłej sprzedaży posiadamy jelita naturalne, siatki, osłonki na wędliny, akcesoria masarskie, maszynki, sitka i nożyki. Pyszna kawa, smaczne domowe dania, aromatyczne i pożywne zupy. Restauracja pod wiaduktem przy ulicy Dolne Młyny 36 w Bolesławcu. To klimatyczne miejsce urządzone ze smakiem, gdzie serwowane jest pyszne jedzenie. Naszą specjalnością są tradycyjne potrawy. Zacna golonka, soczyste żeberka, znakomity placek po węgiersku, wyśmienite zupy, pyszne dania obiadowe. U nas zamówisz jedzenie na telefon, catering. Zorganizujesz chrzciny, komunie, kameralne przyjęcie weselne i inną uroczystość okolicznościową. Obejrzysz emocjonującą transmisję meczu. Restauracja pod wiaduktem. Pysznie, tanio i dosyta.